Dzień dobry, to jest kolejny odcinek programu Śląskie na Wycieczkę. Jesteśmy w Tarnowskich Górach, a konkretnie w sztolni Czarnego Pstrąga. Właściwie nazwa nam obiecuje, że te pstrągi faktycznie tutaj są, prawda czy nieprawda? W tym wypadku jest to prawda. Pstrągów jest nawet całkiem sporo. Wczoraj bodajże kilka z nich zaobserwowałem w okolicach tego szybu Sylwester, przy którym się znajdujemy. Pstrągi, które przypływają tutaj z rzeki Dramy, która łączy się z ujściem naszej sztolni, mają tu doskonałe warunki bytowe, a w świetle lamp karwidowych wydają się całkowicie czarne. Stąd też nazwa naszej sztolni nadana przez Czesława Piernikarczyka, jednego z prekursorów, założycieli tego obiektu. No i nazwa funkcjonuje do dnia dzisiejszego i o tym też możemy się przekonać. Podziemy. Dzień dobry. Historia tego miejsca powinna być znajoma każdemu, kto tutaj przyjedzie, więc co trzeba wiedzieć przede wszystkim, zaglądając w to miejsce? Przede wszystkim fakt, że sztolnia to fragment skomplikowanego systemu odwadniającego dawne kopalnie, dawną kopalnię Fryderyka. Sztolnia na swoim fragmencie, sztolni Czarnego Pstrąga, jest fragmentem dłuższym dawnej sztolni Fryderyka. Friedrich Tieferstollen i sztolnia ta działa do dnia dzisiejszego. To ewenement. Wyprowadza wodę z dawnych terenów pogórniczych i w tej chwili jest chyba jedynym zachowanym obiektem, który z taką historią działa do dnia dzisiejszego. My się o tym przekonujemy dziennie pływając tą sztolnią, no i widząc po prostu tą wodę, której jest całkiem sporo. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że musimy pod tą ziemię zejść. Z tym wiąże się ciekawa historia, bo w roku 1957, gdy budżet Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, właścicieli tego obiektu, był niewielki, natomiast koszty wytworzenia tej sztolni to prawie 70 tysięcy ówczesnych złotych, zwrócili się oni do Jerzego Ziętka o pomoc. Jerzy Ziętek, będąc osobą dosyć korpulentną, powiedział im: słuchajcie chłopy, no ale jak tu się będzie schodzić na dół? Mówią: no będziemy schodzić drabinami. Słuchajcie, macie tu 200 tysięcy, ale schodzić będziemy schodami. Stąd też tutaj mamy schody. My tymi schodami schodzimy sobie w tej chwili przy szybie Sylwester 30 metrów pod ziemię. Przepływamy odcinek 600 metrowy do szybu Ewa i tam wychodzimy 20 metrów na powierzchnię schodami. Czyli jeśli ktoś tutaj schodzi, troszkę mu się w głowie zakręci, wychodząc na pewno mu się w tej głowie odkręci. Nie ma windy, nie ma takiej wygody, nowoczesności? Nie, na całe szczęście nie. Stawiamy tutaj na naturę, na lekki być może wysiłek fizyczny, co przy tym lesie bukowym, który nas otacza, drzewa bukowe dają z wszystkich drzew liściasty największej ilości tlenu, doskonale wpływa na nasze drogi oddechowe. Rejs podziemny to też jest dobre dla zdrowia? Oczywiście, powietrze w sztolni jest wilgotne. Wilgotność sięga prawie 100%, także te 40-minutowe przebywanie pod ziemią, gdy przewentylujemy swoje płuca najpierw tym powietrzem bukowym, później wilgotnym powietrzem sztolniowym, doskonale wpływa na nasze zdrowie. O czym może świadczyć fakt, że wielu z przewodników tutaj pływających do późnego wieku swojego życia jest nadal aktywnych i bez problemu 7-8 razy pod tą ziemią w ciągu dnia potrafi przepłynąć, no i oczywiście tymi schodami wejść i zejść pod ziemię. W czasach pandemii to wydaje się bardzo dobre rozwiązanie, taka wycieczka do Was.
Tak, oczywiście uodpornienie organizmu wydaje mi się osobiście jednym z najlepszych sposobów na walkę z tą pandemią. Tutaj zachowujemy wszelkie odległości, oczywiście zwiedzamy w maseczkach, mamy możliwość dezynfekcji rąk, także nie ma tutaj większego problemu związanego z tym, co boryka się, z czym boryka się większość naszego kraju. Nasza podróż się zaczyna. O czym będzie Pan nam opowiadał? Przede wszystkim opowiemy sobie o tym, do czego ta sztolnia służyła. W jaki sposób one powstawały. Faktem jest też to, że tarnogórskie górnictwo, jedno z najważniejszych w środkowej Europie, borykało się z ogromnym problemem wody. I właśnie po to te sztolnie tą wodę wyprowadzały, będąc takim jak gdyby swoistym korkiem, którym spuszczano z wielkiej wanny tarnogórskiej Niecki całą nagromadzoną wodę, która przeszkadzała w górnictwie. A jako że górnictwo tarnogórskie skończyło swą działalność w 1913 roku, my tutaj jak gdyby oddajemy hołd tym dawnym górnikom, temu trudowi, etosowi pracy w sposób taki, że po prostu podziwiamy tą pracę. Płynąc naszą sztolnią, co pewien czas trafiamy na miejsca, które kiedyś groziły zawaleniem. Były słabsze, następowały przerosty skały dolomitowej, tej calizny z iłami, z piaskiem. Te miejsca należało wzmocnić. Stąd też powstały tak zwane bramy. My przepływając przez kolejne bramy dowiadujemy się o nich różnych faktów. Natomiast ja może tylko uchylę rąbka tajemnicy, jako że pierwsza brama, pod którą przepływamy, to brama odwagi. To jest brama, w której te wszystkie osoby, które na początku czuły jakiś strach, bały się nieco tych kołyszących się łodzi, mroku, dziwnych odgłosów, w tym miejscu przepływając przez tą bramę strach na pewno opuszcza. My tylko bardzo turystów w tym momencie prosimy, jako że jako przewodnicy też zajmujemy się czystością tych łodzi, żeby tego strachu w tych łodziach nie pozostawiać. Przejażdżka jest w całości bezpieczna, głębokość około 1 metra, natomiast jedyną rzeczą, którą należy się obawiać, to dosyć chłodna woda, w której nie radziłbym kąpieli, stąd też bardzo prosimy wszystkich turystów, żeby łodziami nie kołysali. Woda ma tylko 4 do 6 stopni temperatury, stąd też kąpiel w niej jest przyjemna jedynie dla morsów. Zaznaczył Pan też, że warto o tym powiedzieć przed przejażdżką. Duża część trasy przebiega w ciemnościach. Tak, trasa rozświetlana jest częściowo elektrycznie przy szybie Ewa i przy szybie Sylwester. Natomiast większość trasy przepływamy praktycznie w zupełnych ciemnościach, oświetlając sobie całą drogę lampami karbidowymi, które od początku działalności tej sztolni Czarnego Pstrąga, czyli od 1957 roku, rozświetlają nam te ciemności, powodując, że gdy właśnie napotkamy jakieś pstrągi, wydają się całkowicie czarne. Ważna rzecz, budynek, który teraz oglądamy, to coś zupełnie nowego. Ta inwestycja niedawno się zakończyła. Możemy prosić o szczegóły? Tak, właściwie od tygodnia nasz budynek dydaktyczny rozpoczął swoją działalność. Co ciekawe, tu nawet pani przed chwilą się pomyliła, mówiąc, że to budynek odremontowany. Nie, to budynek całkowicie nowy, zbudowany w stylu tej oto rotundy szybowej, także wydaje się on być naturalnie do niej dobudowany.
W budynku mieszczą się sanitariaty, mieści się sala dydaktyczno-konferencyjna, jest na zewnątrz wspaniały balkon z widokiem na Dolinę Dramy. Mamy również kasę i niewielkich rozmiarów sklepik. Stolnia Czarnego Pstrąga to jeden z obiektów, który znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Co to oznacza dla odwiedzającego? Przede wszystkim oznacza to, że zwiedzamy obiekt, który na świecie jest tak samo traktowany jak piramidy egipskie, jak Taj Mahal, jak mur chiński. To jest ta sama klasa. To jest ta niewielka lista, lekko ponad 1000 obiektów, które swoją historią pokazują nam moc, siłę tego dziedzictwa naszych przodków. I tak naprawdę 28 obiektów wpisanych na listę UNESCO, a my stoimy przed jednym z nich w tej chwili, daje nam pogląd na historię, na przede wszystkim na etos pracy naszych przodków. I to jest chyba najważniejsze. Ja może osobiście polecałbym dłuższą wycieczkę. Wycieczkę, która obejmowałaby i zabytkową kopalnię srebra i właśnie sztolnię Czarnego Pstrąga, ale również i naszą najnowszą zdobycz, jak gdyby można powiedzieć, czyli trasę od sztolni Czarnego Pstrąga aż po tak zwaną Bramę Gwarków, czyli tak zwany wylot sztolni, miejsce, gdzie wody z całego rejonu tarnogórskiego wypływają. Jest to miejsce odnowione w tej chwili, w całości pięknie się prezentujące. No i idąc tutaj właśnie od naszej sztolni niecałe 2 km poprzez ten piękny las bukowy, przez byłe dobra rodu Henkel von Donnersmarck, docieramy po pewnym czasie właśnie w to cudowne miejsce, które swoją magią wielu osób czaruje, bo właściwie będąc tam co kilka dni zawsze kogoś tam spotykam, ludzi, którzy przychodzą tylko po to, żeby popatrzeć na to miejsce.